Jako mały chłopiec lubiłem dużo rysować. Pamiętam moją pierwszą reakcję, kiedy dostałem w prezencie swój pierwszy tablet graficzny. Była to płytka i długopis, po której dało się rysować. Dzisiejsze tablety graficzne działają na podobnej zasadzie. Po narysowaniu linii tablet odczytuje sygnał i przekazuje go na komputer. Proste. Jednak sprawa zaczyna się komplikować, gdy musimy znaleźć odpowiednie urządzenie pod swoje preferencje. Tablety dzielimy na płytkowe, ekranowe i te, co mają wbudowany w sobie komputer, na przykład iPad. Niestety budżet odcinka nie pozwolił mi na jego zakup, więc nacieszmy się obrazkiem. Każdy z tych tabletów będzie miał swój odpowiednik w innym rozmiarze i cenie. Ale czym tak naprawdę się różnią? Tablety do dzisiejszego odcinka dostarczyła firma XP-Pen. Dzięki ich życzliwości sprawdzimy, czy faktycznie wielkość ma znaczenie, a cena idzie w parze z jakością oraz czym się kierować przy wyborze swojego pierwszego tabletu graficznego. Zacznijmy od najmniejszego, a co za tym idzie najtańszego tabletu w tym zestawieniu. Tecofan S kosztuje zaledwie $40, czyli jakieś 150 zł. Mimo niewielkich rozmiarów posiada 8192 poziomy nacisku oraz 60-stopniowy kąt nachylenia. Kolejny tablet to dobrze znany Deco 01 V2. Ja posiadam najpiękniejszą wersję tego modelu, czyli Line Friends Edition, jednak oprócz grafiki i kilku gadżetów nie różni się specyfikacjami od klasycznej wersji tabletu 01 V2. Tablet ten kosztuje 250-300 zł. Jest znacznie większy od poprzednika, jednak również oferuje 8192 poziomy nacisku oraz 60 stopni nachylenia piórka. Urządzenie wyróżnia przede wszystkim wielkość oraz 8 klawiszy do dowolnej konfiguracji. Pełny unboxing tego tabletu znajdziesz na moim kanale lub w opisie filmu. Tutaj mamy dość duży przeskok. Prezentowany Artis 15.6 Pro jest tabletem ekranowym. To znaczy, że nie rysujemy intuicyjnie, tak jak w przypadku tabletu płytkowego, tylko widzimy wszystko, jakbyśmy rysowali po kartce. Koszt tego tabletu to około 1500-1700 zł. Tutaj oprócz 8 mapowanych przycisków otrzymujemy dodatkowego scrolla. Pełny unboxing tego tabletu również znajdziesz na moim kanale. Ostatni tablet jest największy i zarazem najdroższy z całego zestawienia, jednak oferuje on najwięcej. Koszt tego tabletu to 3-3,5 tysiąca złotych, spora inwestycja. Jednak w zestawie otrzymujemy tablet, który przychodzi nam już z zbudowaną podstawką, a sam ekran wyświetla obraz w rozdzielczości 2K QHD. Na dodatek posiada 16 mapowanych przycisków oraz 2 scrolle. Tak te tablety prezentują się obok siebie. Ale czy ten malutki tablecik w ogóle jest w stanie konkurować z tym bykiem? Przejdźmy do testu. W tle widzicie szkic rysunku Popo i Feniksa. Przetestujmy wszystkie urządzenia. Ekran podzieliłem na 4 części i na każdej widzicie, ile czasu poświęciłem na wyczyszczenie rysunku, używając każdego z naszych tabletów. Żeby być z Wami maksymalnie szczery, z każdego urządzenia korzystałem minimalnie 3 miesiące przy dość intensywnej pracy, więc mogę co nieco o nich powiedzieć. Deco Mini Fan S, tak jak wcześniej wspomniałem, jest zarazem najmniejszym, jak i najtańszym tabletem z całego zestawienia. Wbrew moim oczekiwaniom, tablet ten sprawuje się naprawdę dobrze. Jestem raczej zwolennikiem dużej przestrzeni roboczej w tabletach graficznych, jednak możliwości tego malucha uzmysłowiły mnie, że naprawdę niewielkim kosztem można robić wielkie rzeczy. Tak naprawdę zacząłem cenić jego wielkość jeszcze bardziej, gdy musiałem spakować go w torbę i wyjść z domu. Deco 01 V2. O tym tablecie mogę opowiedzieć najwięcej, bo korzystam z niego najdłużej. Deco 01 jeszcze tej pierwszej generacji był moim pierwszym tabletem, jakiego zakupiłem. Świetny tablet, dzięki któremu naprawdę dużo się nauczyłem i sprawdziłem dość niewielkim kosztem, czy to, co teraz robię, będzie sprawiało mi przyjemność. Deco 01 V2 jest dobrym rozwiązaniem dla osób zaczynających swoją przygodę z tego typu urządzeniami oraz dla osób, które są mobilne. Ja sam bardzo często wyjeżdżam i nieraz możliwość spakowania go do plecaka i podpięcia do telefonu w dowolnym miejscu ratowała mi tyłek. Artis 15.6 Pro był moim pierwszym tabletem ekranowym. Przeskok z tabletu płytkowego na ekranowy był pozytywnie mega duży. Cała praca stała się znacznie przyjemniejsza, a przez to, że widziałem obraz w miejscu, w którym rysuję, zyskałem dużo większą kontrolę nad kreską. 16-calowy ekran na ten moment wydaje mi się najbardziej optymalnym wyborem do wszystkiego. Zarówno świetnie się na nim animuje, jak i tworzy rysunki. Jego rozmiar i konstrukcja spokojnie pozwalają nam na stworzenie mobilnego studia. Dzięki temu, że możemy wybrać między zasilaniem z gniazdka, a podłączeniem tabletu do dwóch portów USB, możemy go bez problemu podłączyć do laptopa i korzystać z dowolnego pomieszczenia.
Przeskok z artista 15.6 Pro na artista 24 Pro był znacząco widoczny, jednak nie wywołał na mnie takiego szoku jak w przypadku z Deco 01 V2 na artista 16. Nie umniejszając jego wielkość i ekran 2K, naprawdę robią robotę. Sama podstawa wbudowana w tablet sprawia, że staje się on naprawdę stabilny. To coś, czego brakowało w Artist 15.6 Pro. Dodatkowo jego wielkość ogromnie poprawia cały etap clean-upu czy jakiegoś detailingu. Ze spokojem może zastąpić dodatkowy monitor. Dzięki złączu VESA możemy zamontować go na specjalnym ramieniu i cieszyć się ergonomią. Jednak nie jest to sprzęt do przemieszczania. Raczej kupując go musisz mieć świadomość, że będzie on stał w konkretnym miejscu. Mamy wyczyszczony nasz rysunek. Czasowo lepiej wypadły tablety z ekranem, jednak ta różnica jest naprawdę niewielka. Patrząc na każdy z nich, na pierwszy rzut oka w wykonaniu ciężko jest dostrzec jakąkolwiek różnicę. Dopiero gdy się przyjrzymy, widać przy tabletach płytkowych te niedociągnięcia linii i że nie jest ona taka gładka. Natomiast jeżeli chodzi o komfort pracy, zdecydowanie w tej kwestii wygrywają tablety ekranowe. Niewątpliwym atutem tabletów ekranowych jest naturalność ruchu. Przy tabletach płytkowych działamy na intuicję i musimy to dobrze wyćwiczyć. Jednak sam line art to mało do podsumowania testu. Dlatego też pokażę Wam prace, które zdążyłem wykonać na poszczególnych modelach, byście mieli większe odniesienie do tego, co zaraz powiem. Dobra, zadajmy sobie w końcu to pytanie. Tablet płytkowy czy ekranowy? I moja odpowiedź to... To zależy. Niewątpliwym atutem tabletu płytkowego jest jego cena. Jak widzicie na testach, nie wypada on znacznie gorzej niż tablet z ekranem. Da się na nim tworzyć naprawdę piękną sztukę oraz rozwijać umiejętności. Kolejną zaletą tabletu płytkowego jest to, że możemy go zabrać tak naprawdę wszędzie. Urządzenia te są na tyle niewielkie, że z łatwością schowamy je w kieszeń, torbę czy plecak. Natomiast kupując tablet płytkowy, musisz pamiętać, że trzeba się nauczyć koordynacji ręka-oko. Na początku może być to uciążliwe, jednak dość szybko idzie to opanować. Tablet z ekranem to spora inwestycja, jednak otrzymujemy tutaj sprzęt, który pozwala nam zachować nasz naturalny odruch patrzenia się w miejsce rysowania. W porównaniu do tabletu płytkowego wystarczy go podpiąć i działać. Tutaj niewątpliwą zaletą jest jego jakość, jaką możemy osiągnąć tworząc naszą pracę, a mianowicie znacznie intuicyjniej idzie prowadzić linię, gdyż ją widzimy. Tablet również może służyć nam jako dodatkowy monitor, podczas gdy go nie używamy. Jednak musisz pamiętać, że zajmuje on dość sporo miejsca na biurku, a często długa praca w nienaturalnej pozycji kręgosłupa może go nadwyrężać. Niezależnie od wyboru, pamiętaj jednak, że taki sprzęt tylko i wyłącznie może Ci pomóc przy pracy artystycznej, ale Cię z niej nie wyręczy. Jeśli wcześniej dobrze nie rysowałeś na kartce papieru, to żaden tablet nie sprawi, że będzie szło Ci znacznie lepiej. Jednak w każdym razie warto pomyśleć nad zakupem takiego urządzenia, ponieważ w porównaniu do kartki papieru posiada wiele różnych funkcji, które ułatwią Ci szlifowanie podstaw rysunku. Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem? Zastanów się, do czego chcesz wykorzystać dane urządzenie. Tablet graficzny wbrew pozorom nie musi służyć tylko do grafiki. Coraz częściej wykorzystuje się go w pracy lub w szkole. Bez obaw może zastąpić nam myszkę i zrobić z nas mastera osu. Na jakim poziomie zaawansowania jesteś? Mam to na myśli, czy chcesz dopiero zacząć tworzyć swoje rysunki lub animacje, czy już masz jakiś stopień zaawansowania w tym temacie. Jest to dość istotne, bo wydać 300 a 3000 zł na coś, co nie będzie sprawiało Ci frajdy i czego nie będziesz czuł, mija się z celem. Czy chcesz być mobilny z urządzeniem? Kupując tablet z ekranem, potrzebujesz sporo miejsca na biurku, aby go ustawić. Często też jesteś przywiązany do swojego miejsca pracy. Kupując tablet płytkowy, nie masz problemu z pracą skąd tylko chcesz. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tabletami graficznymi, to Deco 01 V2 jest dla Ciebie. Jego wielkość pozwala naprawdę na swobodne i przyjemne pracowanie. Tak jak wielokrotnie wspominałem, sam od niego zaczynałem i gorąco go mogę polecić. Mamy czasy jakie mamy, tablet graficzny nie tylko przyda nam się do grafiki. Możemy wykorzystać go do pracy czy też nauki. Świetnie sprawdzi się podczas różnych zajęć lub konferencji. Albo po prostu do grania włosów. Artist 16, czy też ten z tyłu, co za mną stoi, 24. No jeśli masz już jakieś umiejętności w rysunku, to te tablety są zdecydowanie dla Ciebie. Na koniec dodam jeszcze bardzo subiektywnie, że jeżeli chodzi o pracę z grafiką czy z animacją, rozmiar ma znaczenie. Jeżeli miałbym wybierać, to tablet płytkowy nie mniejszy niż rozmiar L, a tablet ekranowy nie mniejszy niż 16 cali. Wielkość przestrzeni roboczej wpływa na komfort pracy. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i że omówiłem wszystko,
wszystko, byś mógł teraz podjąć sam decyzję, który tablet jest dla Ciebie. Dziękuję firmie XPPN za możliwość zrealizowania takiego materiału. Jeżeli zainteresował Cię dzisiaj któryś ze sprzętów, w opisie znajdziesz link do jego zakupu, a ze specjalnym kodem zniżkowym dostaniesz dużo procent zniżki. Wejdź i sam zobacz ile. Dziękowania również dla moich patronów. Do następnego. Pa, pa!